Buongiorno, buongiorno. Dzisiaj jest 23 kwiecień 2023 rok. Niedziela, piękna niedziela. 21 kwietnia Rzym obchodził swoje urodziny. 2776 lat temu powstał Rzym. Także różne są w Rzymie uroczystości związane z rocznicą urodzin Rzymu, ale ja dzisiaj nie pojechałam do Rzymu, bo ja dzisiaj mam inne plany na niedzielę. Idę sobie pochodzić do wykopalisk archeologicznych tutaj w Ostii Antycznej. Wiecie, że ja robię 10 tysięcy kroków dziennie. Nie zawsze mi to się udaje, ale staram się zrobić. A dzisiaj powiem Wam kilka ciekawostek z mojego życia. Zapraszam na film. Usiadłam sobie tutaj na mureczku, który jest bardzo nagrzany, super, mówię Wam. I tu są takie poręcze, o, już Wam pokazuję i zaraz się pokazuje, będziemy sobie rozmawiać. Kiedyś ktoś mnie się zapytał, w jakim języku myślę. Ja myślę po włosku. Ja tutaj mieszkam 34 lata i wiadomo, że nawet już po roku czasu człowiek się przestawia na ten język w kraju, w którym jest. A że ja tutaj zaczęłam pracować od razu z ludźmi, z Włochami, później pracowałam na pracy stałej, opiekowałam się babcią i dziadkiem, później poszłam do pracy, do restauracji, więc cały czas miałam kontakt z językiem włoskim. Nawet się nie spostrzegłam, jak zaczęłam śnić w języku włoskim, ale że tęskniłam za Polską, bo to wiadomo, w tamtych czasach to były trudne czasy, nie było komórek, listy szły miesiąc czasu, więc jak śniłam i po włosku, i po polsku, to tak, w śnie mówiłam i po polsku, i po włosku, no tak to bywało. Także teraz to już jest tak automatyczne, że to jest takie normalne. I nawet jak dzieci uczą się języka polskiego, a mieszkam we Włoszech, chodzą do przedszkola i już zaczynają mówić po włosku, to następuje taka reakcja dziecka, że dziecko jest leniwe i nie chce rozmawiać z rodzicami po polsku. Albo na przykład w innym języku, zależy z jakiego kraju pochodzą rodzice. Dziecko często odpowiada w tym języku, w jakim normalnie codziennie rozmawia, ale dla niego nie jest problemem, jeżeli pojedzie do kraju rodziców i zna już ten język, to on automatycznie się przestawia na ten właśnie język. Zobaczcie, przyjechali turyści, tutaj nie ma koszy, a zobaczcie, gdzie zostawiają butelki po wodzie, tutaj. I później mówią, że Rzym jest zabrudzony. No zabrudzają turyści, no bo tu nikt nie przyszedł i nie wyrzucił butelki specjalnie. A taką butelkę, skoro ktoś miał w plecaku, to mógł z powrotem ją włożyć do plecaka i zanieść do kosza. No, a tutaj zobaczcie, jaki piękny gołąbek. Jeszcze taką ciekawostkę Wam powiem, że jak zaczęłam się uczyć języka, a pracowałam w restauracji, to niektóre słowa mi się po prostu myliły. Brzmiało jednakowo dla mnie, ale to nie były te same słowa. Na przykład jest takie słowo jak Anguria,
czyli po polsku arbus. I jest słowo an auguri. Auguri, czyli wszystkiego najlepszego. No i to wszystkiego najlepszego mi się skojarzyło z Angurią. I jakiś tam klient prosi o kawałek Angurii, czyli kawałek tego arbuza, a ja myślę sobie, czego on mi składa życzenia. Wystraszona lecę do właściciela restauracji i mówię tak, wiesz co, ten pan coś chce, ale ja naprawdę nie wiem, o co mu chodzi. Ale mu nie powiedziałam, że tak myślałam, bo mi było wstyd. Także widzicie, jak się człowiek uczy języka, to często jest tak, że słowo jest podobne do drugiego, a że jeszcze dokładnie nie znamy języka, dobrze nie znamy, no to właśnie nam się tak myli. Napiszcie mi w komentarzach, jak wy mieszkacie za granicą, czy w Norwegii, czy w Anglii, czy w innym kraju, czy czasami wam się coś takiego zdarzyło. Fajnie, że tutaj przychodzę i sobie spaceruję i mogę z wami porozmawiać i opowiedzieć wam właśnie te ciekawostki. Inną taką ciekawostką jest to, że na przykład, jeżeli chodzi o język włoski, to jak zaczęłam pracować w restauracji, to po prostu przychodzili dziennikarze i mi tłumaczyli każde słowo. Ja czasami nie znam jakiegoś słowa i mówię, nie wiem, o co chodzi, to oni tacy byli mili, jak to się mówi po włosku, gentili, i mi mówili, Ewa, to, 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 to. I często ja, jak czegoś nie rozumiałam, to mówiłam, weźcie mi, powiedzcie, o co chodzi, co to znaczy to słowo. I Włosi potrafią odpowiedzieć na twoje pytanie i tak ci wytłumaczą, że zrozumiesz znaczenie danego słowa. Taka rada dla wszystkich osób, które mieszkają za granicą. Jak zaczynacie się uczyć języka, to nie bójcie się kaleczyć go i mówić. Bo jak się nie odważycie mówić, to nigdy się nie nauczycie języka. Na błędach się uczymy. Źle powiemy, to ktoś nas poprawi. Ja często mówiłam do osób, które przebywały ze mną, żeby mnie poprawiały, bo ja wiedziałam, że brzmi coś takiego, ale nie wiem, czy dobrze mówię to słowo, czy nie. Więc mówię tak, powiem, a później powiem, weź mi powiedz, czy ja dobrze powiedziałam to słowo, czy nie. No i osoba mi dana mówiła, że albo dobrze, albo źle. Ja teraz już wychodzę z terenu właśnie teatru. Tutaj właśnie jest ten teatr i tego. I będę się kierować do domu. I jeszcze wam powiem taką inną ciekawostkę związaną z językiem włoskim, że mieszkałam przez 4 lata z Włoszkami, dwie Włoszki, jedna Włoszka nauczycielka języka włoskiego, Simona, a druga Alessandra, ona po prostu tam gdzieś pracowała, nieważne. W każdym bądź razie w wolnych chwilach, jak się spotykałyśmy w domu, w wolnych chwilach w tym sensie, że ja po prostu pracowałam w restauracji, więc nasze spotkania były tylko w jeden dzień w tygodniu, w poniedziałki, jak miałam wolny dzień od pracy, albo w niedzielę, bo w różnych restauracjach pracowałam, różne dni były wolne od pracy. To było fajne, że dziewczyny mi tłumaczyły różne rzeczy, opowiadały, mówiły o mentalności włoskiej, mówiły, jak potrafi się ktoś zachować w danej sytuacji, i to była dla mnie największa szkoła i najwięcej się nauczyłam od tych dziewczyn. Nie tylko w pracy, no bo w pracy to wiadomo, jak pracowałam z dziadkami, z dziadkiem i z babcią, no to tam za dużo od nich się nie nauczyłam, ale jak zaczęłam pracować w restauracji, to uczyłam się języka i relacji z innymi ludźmi. Natomiast jak mieszkałam z dziewczynami Włoszkami, to po prostu poznawałam kulturę i mentalność Włochów. A najlepszą szkołą języka jest właśnie przebywanie w danym kraju, ale przebywanie z ludźmi z tego kraju, bo jeszcze taka jest sytuacja, że ktoś może wyjechać do
Ameryki, może wyjechać do Kanady, może wyjechać do Włoch czy do Hiszpanii, ale jeżeli będzie mieszkał z Polakami, to siłą rzeczy będzie rozmawiał po polsku. Nikt w domu nie będzie rozmawiał w obcym języku, skoro jego językiem ojczystym jest język polski. I wówczas nasz kontakt z danym językiem jest taki ograniczony. Jest ograniczony do pracy, którą wykonujemy. Jeżeli mamy pracę na budowę, to na budowie, to nasze słownictwo jest związane z budową. Jeżeli ktoś pracuje jako opiekunka, to jego słownictwo jest związane z pracą jako opiekunka, czy z pracą jako pomoc domowa. Bo też takie prace wykonuje się tutaj. Jak się przyjeżdża, wiadomo, czy jako opiekunka starszego człowieka. Dobrze by było też zapisać się do szkoły języka. Ja mówię o Włoszech, ale jeżeli ty mieszkasz w Hiszpanii, czy w Anglii, czy w jakim innym kraju, nauka języka jest wtedy dobra, jeżeli my poznajemy pisownię. Poznajemy pisownię i czytanie, czyli pisanie i czytanie jest najważniejsze w nauce danego języka. Ja jak tu przyjechałam, to dopiero jak poszłam do pracy, czyli po pół roku, zapisałam się do szkoły języka włoskiego. I ta szkoła znajduje się do dzisiaj w centrum Rzymu przy Panteonie, na Piazza della Firenze, Instituto della Lingua Italiana per Stranieri. Co mi to dało? To mi dało, że ja skończyłam 4 stopnie języka włoskiego, po którym później był egzamin, ale w związku z tym, że pracowałam w restauracji, nie mogłam iść na ten egzamin z rana, no bo wiadomo, że nikt mi nie chciał dać wolnego, więc skończyłam kurs 4-stopniowy bez egzaminu. Ale to nie było najważniejsze dla mnie mieć ten egzamin, tylko dla mnie to było najważniejsze znać język włoski, dobrze znać. Także teraz, jeżeli ja mam coś przeczytać, to ja nie mam żadnego problemu z językiem włoskim. Ja biorę i czytam. Poza tym, jeszcze wam powiem taką informację odnośnie języka. Wsiadłam sobie, bo już mnie nogi bolą, dużo przeszłam. Jeszcze nagrywałam materiał na inny kanał, który wam polecam, Beautiful Italy Short Video. Na tym kanale daję filmy związane z pięknem Włoch, a przede wszystkim z pięknem Rzymu i okolic, bo tutaj mieszkam, to jest logiczne. Dobra. I słuchajcie, i odnośnie tego języka, jeżeli będziecie czytać w danym języku, którego chcecie się dobrze nauczyć, to wy powiększacie wasze słownictwo. Ale jeszcze jedną ciekawostkę wam powiem. Bardzo dobrze się uczy języka, jeżeli my oglądamy filmy tłumaczone na dany język. Jak ja oglądam film angielski tłumaczony na język włoski, to on jest tłumaczony poprawnie. Ale jeżeli ja oglądam włoskie filmy, to na włoskich filmach, w zależności w jakim regionie jest nagrywany, mówią w takim dialekcie. Czasami są takie filmy, że napisy są, że jest dialekt, jest napis, że to znaczy, bo jest bardzo, niektóre dialekty są bardzo trudne do zrozumienia. Tak jak dialekt z Sardynii czy dialekt z Kalabrii, bo z Sycylii to możemy zrozumieć, z Napolu jest bardzo trudny dialekt, z Puli tak samo, jeżeli ktoś będzie mieszkał w Apulii, to nawet jak się nauczy włoskiego, a oni będą mówić w swoim dialekcie, to nic nie zrozumiecie. Natomiast dialekt rzymski jest na tyle dobry, że on można go zrozumieć, ale słowa są tak jakby ucinane. Mangiare to mania, mania, mania. Andare, andiamo to mówi namo, namo, namo. No też tak nie za bardzo, ale powiem wam, że to tak wygląda. Jeżeli ktoś mieszka w danym rejonie, czy w Anglii, czy w Ameryce, to też poznaje słownictwo lokalne. To jest siłą rzeczy. Ale bardzo ważne jest nauczyć się poprawnie danego języka. To tyle na temat języka.
Myślę, że ta moja opowieść była ciekawa. Jeżeli tak, to napisz w komentarzu i bardzo Cię proszę, napisz, z jakiego kraju mnie oglądasz, jak Ty podchodzisz do języka obcego, ile lat się uczyłeś, czy się nauczyłeś, czy nie masz problemu, czy dogadujesz się. Jestem bardzo ciekawa. Zapraszam też Was na moją grupę facebookową Viaggio z Ewą. Tam możecie umieszczać Wasze filmy z podróży Waszych, Wasze zdjęcia. Dzielicie właśnie z grupowiczami różnymi informacjami, radami. Bardzo, bardzo Was tam zapraszam. Link na tą grupę zostawię tutaj i zapraszam Was też na Instagram. Dziękuję za każdego suba, za lajka i widzimy się na następnym filmie. Ciao, buona giornata, ciao!